opowiem Wam teraz o ostatniej książce, którą napisałam. Jest to książka pod tytułem Piękna Pani. Pewnego razu w Alpach we Francji, ponad 100 lat temu, prawie 175 lat temu, dokładnie w 1846 roku, ukazała się pewna kobieta w górach. Dwójce dzieci, Melanie i Maksyminowi. Melania i Maksymin to były biedne dzieci, które zajmowały się pasterstwem. Były pastuszkami. Wypasały na alpejskich górach krowy, bydło państwa Pra i państwa Selme. Melania miała 15 lat i była dziewczynką dosyć skrytą. Natomiast Maksymin miał 11 lat i był bardzo, bardzo żywym chłopcem. Miał też swojego pieska, który nazywał się Lulu, a także kozę. Dzieci wychodziły na szczyty w Alpach, aby paść zwierzętka i również bawiły się, zbierając różne kamienie, kwiatki, robiąc sobie takie rajskie ogrody. Podczas jednej z zabaw nagle zmorzył ich sen. Położyli sobie worki pod głowę i zasnęli. W pewnym momencie obudziła się Melania, zaniepokojona, gdzie poszły krowy. Czy czasami gdzieś nie uciekły ze szczytów i trzeba teraz ich szukać. Wspięła się na szczyt i zobaczyła, że pasą się na najbliższej polanie. Powoli zaczęły dzieci schodzić z szczytu, gdy nagle zobaczyły świetlistą postać. Z kuli światła wyłoniła się postać kobiety. Była cała jaśniejąca. Ta świetlista postać siedziała na rajskim ogrodzie, które dzieci chwilę wcześniej zrobiły. Była skulona, twarz trzymała w dłoniach. Kiedy dzieci zobaczyły tą postać, przelękły się. Maksymin wziął swój kij i powiedział do Melanii: Melaniu, uważaj, jakby to coś chciało zrobić nam krzywdę, to dam mu polonnego szturchańca. Dzieci nie wiedziały, że właśnie spotkały się z Matką Bożą. Maksymin i Melania nazywały Matkę Bożą Piękna Pani, ponieważ była tak piękna, że nie mogły oderwać od niej wzroku. Twarz Matki Bożej była bardzo smutna. Płakała. Na szyi miała zawieszony krzyż, na którym poruszał się bardzo omdlewający i cierpiący Pan Jezus. Matka Boża zaprosiła dzieci, aby podeszły do niej bliżej. Powiedziała: nie lękajcie się, zbliżcie się do mnie, moje dzieci, nie lękajcie się. Maksymin i Melania szybciutko zbiegli ze zbocza i stanęli bardzo blisko Pani o pięknym wyglądzie. Wtedy Matka Boża powiedziała do dzieci pewne orędzie. Orędzie to są takie słowa, w których ma do przekazania coś bardzo ważnego. Matka Boża opowiada dzieciom, że bardzo cierpi, że bardzo płacze, ponieważ imię jej syna jest niepoważane, że ludzie często przeklinają, mówiąc, wplatając w przekleństwa imię Pana Jezusa. Matka Boża żali się też do dzieci, że ludzie nie chodzą do kościoła, a jak już chodzą, to po to, żeby sobie drwić z religii. Mówi do nich, że niektóre nieszczęścia, które przydarzają im się w życiu, na przykład są słabe zbiory, mogą ziemniaki nie rodzić w polu, albo czasami gnić winogrona, czasami mogą też dzieci chorować. To wszystko dzieje się dlatego, ponieważ ludzie odeszli od wiary. Nie zapraszają do swojego życia Pana Boga. Nie chcą, aby Pan Bóg pomógł im w życiu. Zapomnieli o Nim. Dlatego Matka Boża przychodzi i przypomina. Mówi to dzieci, że jeżeli się nawrócą ludzie, to wszystko będzie inaczej. Wszystkie zbiory będą bardzo obfite, że życie będzie znacznie lepsze i obiecuje dobrobyt, szczęście.
Matka Boża przekazała też Melanii i Maksymilianowi pewną tajemnicę, która nigdy nie została wyjawiona. Owszem, zostały napisane te tajemnice i przekazane dla papieża, ale do publicznej wiadomości nigdy nie zostały podane. Po spotkaniu z Matką Bożą, Maksymin i Melania wracają do wioski i zaraz opowiadają swoim sąsiadom, także swoim gospodarzom, dla których pasą krowy, że spotkali w górach piękną panią. Dopiero na drugi dzień, kiedy opowiadają o całym wydarzeniu księdzu proboszczowi, dowiadują się, że mieli przyjemność stać i rozmawiać z samą mamą Pana Boga. Dowiadują się, że mieli spotkanie z Matką Bożą i że jest to bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce. Wszyscy pytają ich o szczegóły. Niektórzy nie wierzą dzieciom. Myślą, że dzieci opowiadają o tym, żeby zyskać pieniądze. A nawet niektórzy przekupują dzieci, żeby przestały o tym opowiadać, żeby i chcą im dać pieniądze. Takie miejsce miało w przypadku Melanii. Melania nie wzięła ani jednego pieniążka, chociaż proponowali jej, że jak przestanie mówić, to dostanie ich wiele. Dzieci są przesłuchiwane przez pana wójta, opowiadają o całych wydarzeniach też księdzu proboszczowi. Bardzo często nawiedzają je i różne osoby i pytają się o tych wydarzeniach. Zaprowadzają też dorosłych na górę i mówią, w którym miejscu się to wydarzyło. Najpierw Matka Boża siedziała, płakała, później stała, rozmawiała z nimi, a na koniec po całej rozmowie wzniosła się w powietrze i zniknęła. O tym wszystkim można się dowiedzieć właśnie w tej książeczce o objawieniu Matki Bożej w La Salette. Na koniec, kiedy ksiądz biskup rozpatrywał, czy to wydarzenie rzeczywiście miało miejsce i było prawdziwe, powołał grupę księży, którzy będą mogli opowiadać o tym wydarzeniu. Ci księża mieszkają także w Polsce i nazywają się misjonarze Saletyni. Matka Boża objawia się w różnych miejscach. Objawiła się w Fatimie, objawiła się w Lourdes, a także właśnie w La Salette. Na koniec o swojego orędzia, jakie powiedziała dzieciom w La Salette, powiedziała takie zdanie: a więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi. Ogłoście to moje orędzie wszystkim, kogo spotkacie. Powiem szczerze, że kiedy czytałam o orędziu, to pomyślałam, że Matka Boża troszeczkę też mówi do mnie, abym też i ja mogła przysłużyć się do tego, aby opowiedzieć jej orędzie wszystkim, kogo znam, całemu jej ludowi.